trzeba przyznać, że no na razie nikt wam poważnie nie zagraża. 6 meczów, same zwycięstwa. Jak to dalej będziesz utrzymywał tą atmosferę w zespole, żeby nie było jakiegoś rozluźnienia przesadnego? No tak, właśnie dzisiaj też uprzedzałem kolegów, żeby się mocno skoncentrowali, bo choć Gniezno to zmieniona mocno drużyna w porównaniu do poprzednim sezonem, ale zawsze przestrzegałem ich, że walczyła jednak o te baraże, w barażach o ekstraklasę i będzie dla nas tutaj ciężkim przeciwnikiem, aczkolwiek no, gramy wysoko, gramy mocno wysoko, pressingiem, agresywnie, staramy się tutaj mało dać grać przeciwnikom w tej lidze, bo czujemy się na siłach, że tak można grać i tak trzeba grać, żeby tutaj nie dać przeciwnikowi poczuć cokolwiek, żadnych szans po prostu na jakieś odniesienie zwycięstwa. No i to się na razie sprawdza. No, mam szeroką kadrę, wszyscy chcą grać, wszyscy są zdrowi, trenują ładnie, więc tylko się cieszyć i pracować tak dalej. Po pierwszych meczach mówiłeś, że gdzieś te czwórki jeszcze się zgrywają, że to nie jest jeszcze to. Teraz dwa wysokie zwycięstwa, dwa razy po 8-1. Czy można już powiedzieć, że już załapali chłopacy, o co tobie chodzi, jeśli chodzi o grę tego zespołu? No tak, no uczymy się cały czas, no, będę to powtarzał, bo muszę to powtarzać, bo nie jesteśmy, mamy trochę czasu straconego w poprzednim sezonie, gdzie to nie wyglądało tak, jakbyśmy sobie życzyli i nadrabiamy teraz zaległości, zgrywamy cały czas te czwórki tak naprawdę, bo gdzieś tam niby te same, czasami coś tam pozmieniam, więc każdy musi być gotowy na wejście, dowolny zestaw po prostu zawodników. I mam nadzieję, że to się będzie dalej tak układać. No, mamy teraz ciężkie mecze, znaczy ten do Lubawy, to się też trochę tego obawiam meczu, bo jednak to jest ciężki teren, inna atmosfera będzie pewnie. No i pracujemy nad każdym meczem na nowo, zobaczymy, jak to się będzie układać. Mam nadzieję, że takie wyniki będziemy dalej oglądać. Pod koniec gra z wycofanym bramkarzem, czy to było bardziej treningowo, czy bardziej na utrzymanie piłki, na utrzymanie trochę czasu i niepozwolenie na stracenie jakichś kolejnych bramek? Wszystko po trochu. No, dużo fauli mieliśmy, więc chcieliśmy trochę utrzymać piłkę w grze dłużej, żeby ten czas trochę poleciał. No, jak się otworzy okazja w takiej grze, gdzie tam mieliśmy możliwość tam dwa razy się obrócenia, gdzieś tam pójścia do przodu z tą akcją. To się nie udało dzisiaj, udało się w Unisławiu, więc musimy to próbować, bo zawsze to się pewnie przyda jeszcze gdzieś tam w jakiejś części sezonu, w jakimś meczu, więc trzeba to ćwiczyć, próbować, a jak jest dużo fauli, to wiadomo, że z tego wariantu trzeba skorzystać. Dzięki. Jacek, statystycy nasi wyliczyli, że miałeś najwięcej uderzeń w tym spotkaniu, czy to prawda? Na szczęście chyba takiej funkcji u nas w klubie nie ma, bo obawiam się, że... No to znaczy, chciałem strzelić, bo chciałem uciec Alvarowi, bo który miał 0 bramek, ale dzisiaj zaczął strzelać i mam teraz 2 straty, ale myślę, że go dogonię do końca sezonu. A tak poważnie, kolejne zwycięstwo, kolejny, no nie lubię używać tego słowa, ale łatwy mecz w waszym wykonaniu. Widać było uśmiechy, zabawę. Gdzieś brakuje tej ekstraklasowej rywalizacji, gdzie jednak w każdym meczu były emocje, nie zawsze pozytywne, ale jednak emocje. Znaczy myślę, że mecz nie był w sumie może aż tak łatwy, bo wynik 8-1, później oni już nie mieli co robić. My graliśmy wysoko pressingiem, takie było założenie, że nie damy im pograć. Udało się wygrać ten mecz, ale myślę, że dla nas te mecze, które gramy teraz w lidze, to jest element przygotowania do ekstraklasy, bo ta gra jeszcze nie jest gotowa na pewno na ekstraklasę. Tam nie byłoby nam tak łatwo. Ale rozumiem, że nie ma innej opcji tutaj i żaden z was nie myśli tutaj o tym, że mogłoby gdzieś tam nie udać się awansować do ekstraklasy, że podchodzicie do tego troszkę jak do pewniaka. Nie no, cele mamy określone jasno. Awans do ekstraklasy, powrót jak najszybszy. Będzie to na pewno w tym roku, i to znaczy w następnym roku, bo sezon kończy się w następnym, ale no, po to gramy, żeby awansować i udowodnić, że w Gdańsku należy się ta ekstraklasa. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. No ten wynik dosyć wysoki. Chyba nie spodziewaliście się tego, że aż 8-1 skończy się to spotkanie. Gdzieś tam przed sezonem ta drużyna z Gniezna była wymieniana w gronie zespołów, które gdzieś będą walczyły tu o wyższe cele. Jak na razie zadomawiacie się tam na dole tabeli. Chyba nie tak miało być. Znaczy, może była stawiana w gronie faworytów ligi po tym, jak zakończyliśmy ubiegły sezon, ale nasz skład... Nie tylko zmieniła się nazwa w tym zespole, ale też dwóch kluczowych zawodników odeszło, bo Oskar Stankowiak do Pniew, Jacek Sander do Głogowa.
Na pewno chłopacy robili dużą robotę i stanowili o sile tego zespołu, także na tą chwilę bardzo ciężko jest nam ich zastąpić. Przyszli nowi, młodzi ludzie, także tutaj ten sezon traktujemy troszeczkę przejściowo, nie tylko piłkarsko, ale też organizacyjnie. Zmieniliśmy nazwę, jest troszkę zmian organizacyjnych w piłce w Gnieźnie. No mam nadzieję, że jakoś ten sezon przetrwamy bezpiecznie w środku tabeli i włączymy się w kolejnych latach znowuż do walki o najwyższe cele w tej lidze. No właśnie, wynik wysoki, ale dobra dyspozycja między słupkami, no mogła być jeszcze wyżej. No ja bym nie powiedział, że dobra, bo nie jestem zadowolony ze swojego występu. Raz, że wpadło 8, kilka piłek było w moim zasięgu. Ogólnie brakuje nam tutaj zgrania, tak jak mówię, weszli nowi chłopacy, jeszcze ta gra w obronie nie wygląda najlepiej. Zresztą tutaj gospodarze byli zdecydowanym faworytem, idą szturmem po awans, tak jak w ubiegłym sezonie FC Toruń. Także no, nie myśleliśmy, że będzie tak wysoko, staraliśmy się nawiązać walkę, ale niestety też dzisiaj problemy kadrowe, trzech chłopaków musiało zostać w Gnieźnie z powodu chorób i innych spraw, także niestety jadąc tutaj troszeczkę przewidywaliśmy, że możemy tego nie dźwignąć, aczkolwiek staraliśmy się walczyć, grać to co potrafimy, starczyło to tylko na 8-1, Mariusz Sawicki się nie zatrzymuje, w każdym meczu daje bramkę, także tutaj brawa dla niego. No niestety reszta zespołu nie dołączyła strzelecko i wysoka porażka. Dzięki.